Cześć, witajcie moi drodzy. Witam was wszystkich widzowie, witam was. Dzisiaj będzie odcinek z kąpieliska, z plaży. Powiem wam, miało być zupełnie inaczej, ponieważ mam sito na test. Małe sitko plażowe ręczne, bardzo fajne. Miało być inaczej, miało być morze, no ale niestety pogoda popsuła szyki. Koniec końców wylądowałem na kąpielisku z fajnym piaseczkiem, także myślę, że będzie fajnie. Myślę, że trochę tego towaru dzisiaj tu nakopiemy, aczkolwiek wszystko się okaże. Kąpielisko znajduje się za mną. Przy kąpielisku jest jeszcze plac zabaw, także zobaczymy, może wpadnie coś, może nie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No i zobaczymy, jak się sprawi sitko. Sitko firmy Sito. Krótki, złoty człon. Nie, fajne sitko, bardzo mi się podoba. Na pierwszy rzut oka jest bardzo fajne. Jest fajnie zrobione. Mam nadzieję, że się będzie im też dobrze kopać. Także zapraszam was na film. Oglądajcie. No jest pierwsze 5 centów. No i zobaczmy, ładny sygnał. A i mamy monetę. Piękne 50 centików, super. Czy gdzieś tymi, gdzieś pomiędzy tymi kapslami jeszcze coś leży? Ładny sygnał, na kolejne może 50 centów? No nie 50, ale 20. Także coś do przodu. No co, kapsel? Aha, nie kapsel, patrzcie, dwójeczka. No pięknie, w końcu. Nie mogę tego nabrać. Teraz jest. No i 10 centów. No i patrzcie, delikatny sygnalik był. I mamy pierścionek. Jakiś chyba dziecięcy. Czekajcie. No ale jest, zobaczcie, z serduszkiem taki. Ładny, okrągły. Super. No. Coś tu weszło. No i patrzcie. O, mamy coś innego. Patrzcie, 50 feningów z 58 roku. DDR-owskie. No, tego się nie spodziewałem. No, tu miałem sygnalik. Sygnalik i patrzcie, jest 50. Jest 50, ale fajnie. Jeszcze coś? Tu jeszcze coś leży, ale obok. Chyba za głęboko. Wykopane. Ale gdzie? No. No i jest jeszcze coś. 2 centy jeszcze wpadły. No i dobra. 1 albo 2 centy, zobaczcie. Cyk. 1 cent wywiany. Kolejne 10 centów.
No i patrzcie, drugi. Drugi. Drugi dziecięcy, ten z kamyczkiem. Ten już tu troszkę przeleżał. No, zobaczcie, jaka piękny z kamieniem. Superancko. Ale czadzior. Jest, 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 jest. Patrzcie, jaki zżarty. Jeden fening, ale jaki zda. A to jest adolfowy, cholera jasna. Rozpada się, ale tu jest swastyka na dole. Ale jaja. Ho, ho, ho. Dziewiętnaście, to powinna być moneta. Jest. I jest, i jest, i jest. 10 centów. Nie no, powiem wam, zawsze chciałem mieć Monster Trucka. Ale młody będzie zadowolony. O, jaki ładny stan, to świeżyna jakaś. No, jest fajnie, ale ciężarówka Blacksmith. Patrzcie, a tu jeszcze coś jest. Jeszcze jakieś auta będą? Tu jest coś. Jeszcze jedno? A teraz tam taką kosiarkę bez kółka. No i dobra, słuchajcie, plażę skończyłem robić. Idę, zobaczę, może jeszcze pod tym placem zabaw chwilę pochodzę, może jeszcze jakiś drobne wpadną, jak nie, no to zrobimy podsumowanko. Aczkolwiek myślę, że coś tu może jeszcze się pojawić, także zobaczymy, co wyjdzie za chwilę. Koniec tego dobrego. Podsumujemy sobie ten poranek dzisiejszy. Powiem wam, no, szału nie było, aczkolwiek jest ciekawie. Jest ciekawie, zaraz wam pokażę, co się trafiło. Mi się podobało. A o sitku? A o sitku później. Pierw pokażę wam, co znalazłem. Także tak to wygląda w dniu dzisiejszym. W sitku mamy sam syf, który zaraz wyląduje w śmietniku. I zacznijmy co? Może od dużych gabarytów. Zobaczcie, taki Monster Truck wykopany został dzisiaj przede mnie. Sama, na samej plaży, przy samej wodzie. Widać, że dopiero niedawno został tu zakopany. Tak samo ta kosiara. Zaraz obok Monster Trucka, także no niestety pewnie jakiś chłopiec płakał, no ale tak to bywa. Tu mamy dwa odważniki ołowiane, ołowiowe, z ołowiu. Język polski, trudna sprawa. Dobra, jeżeli chodzi o monety, monet nie liczyłem, także zobaczcie, mamy tak 2, 3, 3, 20, 3, 40, 3, 50, 3, 60, 3, 70, 3, 80, 3, 90, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 4 euro 1 cent, tu jest taka moneta, której nie potrafię zidentyfikować, naprawdę nie jest to 1 cent jakiś z tyrany, albo no nie, nie jestem pewien. Trafiło się 50 feningów z roku 58,
Także serdeczne pozdrowienia dla rocznika 58, 60 i każdego innego. 50 feningów DDR. No i jeszcze taka ciekawa, rozsypująca się znajdka, to jest jeden fening. I ten jeden fening to jest fening adolfowy. Z tyłu ma ledwo widoczną, ale widoczną swastykę. Także taki to się trafił jeszcze tu element. No i z takich, powiedzmy, ciekawszych rzeczy, to mamy taki ładny dziewczęcy pierścioneczek z serduszkiem. Bardzo fajna sprawa. Bardzo ładne, powiem wam, mimo wszystko, że jest to dziecięce, jakieś tam z gumy, ale bardzo ładne. Ten jest z kamyczkiem, proszę bardzo. Także dwa pierścionki wpadły dzisiaj. Przy użyciu nowego sitka na testy. A jak sitko? Powiem wam, sitko bardzo fajnie. Bardzo dobrze leży w ręku. Przez to, że trzonek jest taki, powiedzmy, karbowany, tak? Nie jest gładki, nie ślizga się, tylko dobrze leży w ręku, fajnie się je trzyma. Polecam jak najbardziej sito firmy Sito. Nie, firma naprawdę fajny towar zrobiła. Naprawdę bardzo fajne jest to sitko. Szczerze je polecam. Faktycznie nie nadaje się do głębokiego kopania, bo nie jest do niego stworzone. Jest to sitko plażowe do zbierania tych powierzchownych bardziej sygnałów. Bardzo naprawdę fajne. Szczerze wam polecam. Jeżeli chcecie, szukacie, nie możecie zdecydować, śmiało bierzcie w ciemno. Bardzo dobre. Sprawdziło się. Pierścionki wyszły, kasa wyszła. Co tu więcej chcieć? Dobra, słuchajcie, chodźcie jeszcze te śmieci. Pozbędziemy się tych śmieci. No trochę ich tu jest, tych kapselków, tego typu rzeczy. Także wrzucimy to sobie do śmietnika. Oho. No i dobra, czekajcie. A, blaszka jeszcze. No i dobra, tak jak powiedziałem, sito jak najbardziej polecam. A ja się zwijam do domu, zabieram swoje znajdki. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.